dobry Państwu. Kolejne nasze spotkanie z cyklu W Cztery Oczy. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Romuald Łączkowski, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego. Dzień dobry Panu. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Panie Romualdzie, radnym jest Pan zaledwie od paru miesięcy. To zdaje się pierwsze tego rodzaju doświadczenie w Pańskim życiu. Jeśli chodzi o funkcjonowanie w roli radnego wojewódzkiego, to tak, ale jeśli chodzi o samorząd, to nie. Proszę mi powiedzieć, jak się Panu podoba praca w samorządzie wojewódzkim? Powiem szczerze, że coraz bardziej mi się podoba, aczkolwiek dzielenie obowiązków między pracą zawodową a działalnością na szczeblu województwa jest dosyć trudne. No właśnie. Pracuje Pan zawodowo, jest Pan doradcą marszałka Senatu. Tak, to prawda. Daleko rzeczywistość warszawska, senacka odbiega od samorządowego pociąga? Uczciwie mówiąc, to są trochę różne światy. Jeśli chodzi o Warszawę, to Warszawa jest to obszar wielkiej polityki, świat wielkiej polityki, szczebla krajowego i międzynarodowego. Wiadomo, że marszałek przecież jest trzecią osobą w państwie. Natomiast jeśli chodzi o województwo, to tutaj mamy do czynienia z takimi sprawami bardziej, bym rzekł, konkretnymi, bardziej przyziemnymi i bardziej takimi namacalnymi wręcz, bym powiedział. A czy z tych doświadczeń, które zdobywa Pan aktualnie w Sejmiku jako radny, rodzą się może jakieś wnioski, spostrzeżenia, z których wynikają rady, które może Pan przekazać dalej, na przykład marszałkowi Senatu? O, to jest oczywiste, no bo proszę Państwa, to jest sytuacja taka, że jeśli chodzi o to, co dzieje się na szczeblu centralnym, to jest w jakiejś mierze powiązane z tym, co dzieje się na szczeblu lokalnym. To jedno od drugiego nie jest oderwane. To są kwestie, które ze sobą powiązane i to rzekłbym nawet bardzo mocno. A na przykład? A na przykład, proszę bardzo, chociażby bardzo oczywista rzecz taka jak na przykład drogi, prawda? Drogi na szczeblu lokalnym są niezwykle ważne, ale na te drogi nie zawsze szczebel lokalny, samorząd terytorialny ma środki. W związku z powyższym trzeba poszukiwać tych środków między innymi w Warszawie, albo powiedziałbym nawet przede wszystkim w Warszawie. I jeżeli są jakieś programy, a są takie programy, to po te środki można sięgać. Ja mogę podać przykład tutaj konkretny. Zwrócili się do mnie mieszkańcy Bryzgra i okolicznych miejscowości i pani wójt Nowinki z prośbą o pomoc w pozyskaniu środków na remont drogi Bryzgiel Gawrych Ruda, która jest w katastrofalnym stanie rzeczywiście. Zresztą jak poruszałem się po terenie naszym, po naszym subregionie, po obszarze powiatu suwalskiego, czy tej części suwalskie, augustowskie, sejneńskie w czasie kampanii wyborczej, to często bardzo spotykałem się właśnie z takimi zagadnieniami, jak właśnie poprawa stanu dróg lokalnych. A jak Panu się udało tutaj w tej kampanii poruszać? Przypuszczam, że jeździł Pan samochodem, oczywiście to taka może trochę ironia z mojej strony. Komunikacja publiczna, dramat w tym obszarze. To też jest sprawa właśnie, która jest w zakresie kompetencji Sejmiku Wojewódzkiego. No, oczywiście zgadzam się z Panią, że jest źle, a nawet powiedziałbym, że jest coraz gorzej z komunikacją lokalną. Ja oczywiście poruszałem się samochodem, no bo to niepodobna poruszać się komunikacją publiczną wtedy, kiedy się jedzie na spotkanie o określonej godzinie, określonego dnia, a potem jeszcze często, gęsto bywa tak, że trzeba się przemieścić do innej miejscowości i to całkiem odległej na kolejne spotkanie. Natomiast też ten problem mi sygnalizowano, mieszkańcy tutaj, wójtowie gmin, między innymi Wiżajny, Rudka Tartak, Jeleniewo, tutaj właśnie z powiatu suwalskiego, że planowane są jakieś ograniczenia dotyczące likwidacji
linii na właśnie w tym obszarze. No i o tej kwestii mam zamiar rozmawiać z władzami wojewódzkimi, co zrobić, żeby te linie pozostały. No i też tutaj mamy znowu przykład taki, kiedy mamy bezpośrednie powiązanie szczebla regionalnego ze szczeblem centralnym. Również jest program rządowy, są środki na wsparcie funkcjonowania komunikacji na szczeblu takim lokalnym i tam też trzeba poszukiwać jakichś środków, jakiegoś wsparcia, żeby to nie doprowadzić do likwidacji tych linii, które są niezwykle potrzebne dla mieszkańców w tym regionie. Miałam okazję całkiem niedawno, kilka tygodni temu, rozmawiać z panem marszałkiem Kosickim przez krótką chwilę. Pytałam go o plany rozwoju komunikacji publicznej autobusowej na terenie Suwalszczyzny i Augustowszczyzny. Twierdził, że niebawem powstanie raport, z którego wiele będzie wynikać. Powstał ten raport? Wiadomo coś panu na ten temat? Nie wiem, kiedy pani redaktor rozmawiała z panem marszałkiem. Ja w każdym razie z przyjemnością bym się z tym raportem zapoznał, bo informacje, które docierają ze szczebla lokalnego, z gmin Suwalszczyzny, Augustowszczyzny, Stajnejszczyzny są bardzo niepokojące, bo to ja, te przykłady, które przywołałem tutaj dotyczące powiatu suwalskiego, to nie jest wszystko, bo również otrzymałem sygnały chociażby z gminy Płaska, prośbę o wsparcie dla obrony, dosłownie obrony linii lokalnego, jakichś kursów lokalnych tam w tym regionie. Także nie znam raportu i nie wiem, kiedy pani rozmawiała, ale z przyjemnością się z nim zapoznam i oczywiście będę robił wszystko, co w mojej mocy, żeby tutaj to środowisko w ich zabiegach o komunikację, publiczną komunikację wesprzeć. Panie radny, jest pan członkiem kilku komisji w sejmiku. Jest ta komisja statutowa, jest ta komisja rewizyjna i trzecią komisją jest komisja edukacji, kultury, turystyki i sportu. Strasznie długa, skomplikowana nazwa. Jeśli chodzi o tę właśnie komisję, czy widzi pan tutaj jakieś w tych obszarach jakieś szczególne deficyty, potrzeby, którymi należałoby się dość szybko zająć? No, jeśli chodzi o edukację, to problem, rzekłbym, jest dość oczywisty. Już to temat jest bardzo gorący. Wszyscy tym ostatnimi czasy tematem emocjonowaliśmy się. Ja zresztą, jak pani redaktor wie, wywodzę się ze stanu nauczycielskiego, aczkolwiek w tym zawodzie pracowałem stosunkowo krótko. W związku z tym w obszarze mojego zainteresowania w sposób naturalny jest edukacja. Na tyle tylko, że tutaj jeśli chodzi o edukację, to tutaj przede wszystkim jeśli to są jednostki organizacyjne podległe marszałkowi województwa, to są trzy ośrodki dokształcające nauczycieli w Suwałkach, w Łomży i w Białymstoku. Ja zresztą w obecnym cenie suwalskim przez jakiś czas pracowałem, więc znam bardzo dobrze pracowników, może już dzisiaj nie wszystkich, ale wielu pracowników bardzo dobrze znam. No i tutaj nawet mogę powiedzieć, że zamierzam się jeszcze dzisiaj udać na spotkanie i rozmowę, wykorzystać ten czas, fakt pobytu tutaj na Suwalszczyźnie, żeby dowiedzieć się czegoś więcej na temat potrzeb właśnie tej jednostki organizacyjnej. Natomiast jeśli chodzi o kulturę, no to tutaj, proszę Państwa, tak jak we wszystkich dziedzinach, zawsze są jakieś deficyty. Nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej, ale też z drugiej strony nie jest tak źle, żeby nie mogło być gorzej. Więc i turystyka, i kultura, i sport
to są dziedziny, w których zawsze można coś zrobić. Z tego co wiem, w Suwałkach buduje się hala, tak? Duża hala sportowa. Jeśli chodzi o kulturę, wiem już, że na przykład gmina Raczki potrzebuje środków na budowę domu kultury, takiego właśnie lokalnego, gminnego. Rozmawiałem o tej sprawie z panem wójtem. Jeżeli będzie możliwe pozyskać jakieś środki, to oczywiście będziemy starali się je zdobyć. Jeśli chodzi o turystykę, to my jesteśmy w sposób oczywisty i naturalny regionem turystycznym, przed którym są duże perspektywy, moim zdaniem. Jeszcze ciągle jesteśmy takim regionem, gdzie ta natura nie do końca została tak skażona urbanizacją, głęboką urbanizacją, w związku z czym widzę, poruszając się tutaj po Suwalszczyźnie, bo ja po Suwalszczyźnie mimo pracy w Warszawie poruszam się dość regularnie, jestem tutaj dość często obecny, zawsze byłem od 2002 roku, kiedy wraz z panem obecnym posłem i ministrem Zielińskim wyjechaliśmy do Warszawy, to nigdy nie zerwałem kontaktów z Suwałkami, Suwalszczyzną, no i tym regionem w ogóle, tak? Więc widzę, że bardzo często na tej trasie, o której już wspomniałem, Bryzgiel, Suwałki, Tobołowo i tam dalej do Płaskiej, poruszają się wycieczki rowerowe i warto byłoby pomyśleć również o ścieżce takiej rowerowej, jaka prowadzi z Suwałk do Płocicna w tej chwili. To, żeby ją przedłużyć dalej poprzez Gawrych Rudę, Bryzgiel, Tobołowo, no i do Płaskiej tam w tamtą stronę. Więc jeśli chodzi o te dziedziny, o których pani wspomniała, jest wiele do zrobienia i myślę, że może przynajmniej trochę uda się mi wesprzeć tutaj lokalne środowiska w ich działaniach, a chciałbym to zrobić, dlatego że urodzony jestem na tej ziemi, tu się wychowywałem, tu się kształciłem, tu zaczynałem w roku 1980 swoją aktywność publiczną i ta aktywność publiczna, no jak widać, trwa, tak? W dalszym ciągu jestem aktywny. Uczciwie mówiąc, nie planuję w najbliższym czasie rozstać się z tą działalnością publiczną. Panie radny, Urząd Marszałkowski wciąż jest dysponentem, zarządza pieniędzmi unijnymi, które są do dyspozycji, do podniesienia jakości życia czy jakości funkcjonowania w przeróżnych obszarach życia województwa podlaskiego. Bardzo często do Urzędu Marszałkowskiego trafiają wnioski dotacyjne z Suwałk. Proszę mi powiedzieć, czy to dobrze, że Suwałki dostają pieniądze, czy niedobrze, pana zdaniem? Jeżeli dostają, to bardzo dobrze. To jest, proszę państwa, wszystkie środki, które trafiają do szczebla regionalnego, są środkami, które służą realizacji jakichś zadań, jakichś celów. To jest, proszę państwa, rzeczą oczywistą, że każda pula środków w ramach jakichś projektów realizowanych, która trafia do naszego subregionu, ja mówię o subregionie, tutaj Suwalszczyzna, Augustowszczyzna, Sejneńszczyzna, aczkolwiek mój okręg wyborczy to również i Mońki, i Sokółka, to w obszarze mojego zainteresowania, ale ja, jak pani zresztą pięknie używa tutaj określenia radny, jestem radnym wojewódzkim, nie tylko tego subregionu, bo ja jestem
wyłoniony w ramach tego okręgu wyborczego, radnym wyłonionym w ramach tego okręgu wyborczego, ale jestem radnym wojewódzkim, więc w związku z powyższym województwo podlaskie jest w obszarze mojego zainteresowania. Ale nie ukrywam, że najbliższe memu sercu jest ta część województwa, więc jeżeli środki trafiają do Suwałk, Sejn, Augustowa, Sokółki, Moniek, to bardzo dobrze. Panie radny, zaczęliśmy drażliwy temat pieniędzy i chciałabym dotknąć jeszcze jednej kwestii. Pozwolę sobie troszeczkę zajrzeć do pańskiej kieszeni. Proszę uprzejmie. Obejrzałam sobie wczoraj pańskie oświadczenie majątkowe. Stoi w nim kwota 238 tysięcy złotych pańskiego przychodu z tytułu wykonywanej pracy. Tak. Mówimy tutaj oczywiście o Kancelarii Senatu, o pańskiej pracy jako doradcy marszałka Senatu. Ważne stanowisko, niezmiernie ważna rola i adekwatne do tego pieniądze. Ale miałam okazję ostatnio spotkać się również z pewną grupą zawodową i nie byli to nauczyciele. Uderzyło mnie w kwocie, która znajduje się w pańskim oświadczeniu majątkowym jedno. Jest ona stukrotnie wyższa, stukrotnie, od miesięcznego wynagrodzenia przeciętnego brutto fizjoterapeuty zatrudnionego w ośrodku rehabilitacji. To jest jednostka należąca do, której organem zarządzającym jest marszałek województwa podlaskiego, województwo podlaskie. Jak pan sądzi, czy fizjoterapeuci zasługują na większe pieniądze? Ależ oczywiście. Tak może zacznę od siebie samego. Mm-hmm. Ja jestem dyrektorem, urzędnikiem w randze dyrektora i muszę pani powiedzieć, że jeśli chodzi o moje uposażenie ubiegłoroczne, to ono, w nim skumulowane są wszystkie składniki i uposażenie miesięczne moje i również nagrody, które otrzymałem jako pracownik i dyrektor i doradca marszałka, a także nagroda jubileuszowa. Ale panie radny, ja nie mam do pana, jakby nie jest moją intencją wytykanie panu wysokości wynagrodzenia, bo oczywiście są to pieniądze przez pana zapracowane, nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Natomiast uderzyła mnie ta ogromna dysproporcja. Wie pan, co usłyszałam od pani dyrektor tego ośrodka? Kiedy rozmawiałam z nią na temat wynagrodzeń. No oczywiście nie wiem, no bo nie byłem świadkiem. Rozmowa była opublikowana. Pani dyrektor zapytana przeze mnie o to, czy jest jeszcze jakaś grupa zawodowa w tym ośrodku, która zarabia podobne pieniądze do fizjoterapeutów. Odpowiedziała mi, że jest to może minimalnie mniej wynagrodzony personel sprzątający. Godziwie. Pani redaktor, szanowni państwo, ja ani przez sekundę nie wątpię w to, że zarówno nauczyciele, jak też i fizjoterapeuci, jak też i wiele innych zawodów, to są ludzie, którzy zarabiają zdecydowanie, ale to naprawdę zdecydowanie za mało w stosunku do ich zadań, które na nich spoczywają i obowiązków. To oczywiście tutaj jest pole do dyskusji na temat zakresu zadań, obowiązków, duże, tak, które przypisane są tym ludziom. Natomiast prawdą jest to, że przez ostatnie lata, jak sięgnę pamięcią, budżet, a zarówno nauczyciele, jak i fizjoterapeuci, jak też i urzędnicy przez 4 lata, ale w okresie rządów koalicji Platforma PSL mieli zamrożony wzrost dochodów przez celusieńki okres. No i teraz oczywiście, proszę państwa, trzeba to w jakiś sposób, że tak powiem,
no, zmienić. No, ale żeby zmienić, to potrzeba też czasu. No tak, ja... ale teraz proszę zauważyć, mamy taką sytuację. Pan minister zdrowia, pan Szumowski, reprezentujący zresztą tę samą formację, którą reprezentuje pan, informuje fizjoterapeutów i innych techników, chociaż nie zawsze fizjoterapeuta to technik, właściwie nie ma już techników fizjoterapii, tylko są to najczęściej już osoby, które ukończyły studia. Informuje, zgłaszajcie się po podwyżki do dyrektorów. Idą do dyrektora, dyrektor im mówi, nie mam pieniędzy. Co może pan i czy może pan sprawić, żeby jednak pani dyrektor trochę głębiej poszukała w tej kasie i znalazła jakieś pieniądze na podwyższenie pensji tej grupie zawodowej? Znaczy, nie sądzę, żebym ja jako radny miał na to wpływ. To jest kwestia polityki państwa. To jest poziom, to nie jest poziom radnego. Decyzje dotyczące zwiększenia uposażeń poszczególnych kategorii zawodowych, tu w tym przypadku również mówimy o fizjoterapeutach, to nie jest sprawa radnego. Ja tylko mogę tę kwestię przenosić na szczebel właśnie sejmiku, bądź też na szczebel wyższy i o tych kwestiach mogę to sygnalizować tym osobom, które są kompetentne do podejmowania decyzji. I oczywiście, no niewątpliwie takie sygnały przekażę i panu marszałkowi, i panu posłowi Zielińskiemu, i innym parlamentarzystom, z którymi będę się stykał, tudzież przedstawicielom szczebla politycznego, w ramach którego funkcjonuję, bo przecież nie jest tajemnicą, że funkcjonuję w ramach ugrupowania obecnie sprawującego władzę, czyli Prawa i Sprawiedliwości. To tyle mogę zrobić, natomiast jeśli chodzi o decyzje dotyczące wzrostu środków na ten cel, to nie jest zakres kompetencyjny radnego, absolutnie. Ale te pieniądze są. Pani redaktor, rzecz w tym, że tych... ponad 600 milionów złotych zostało przekazane na zwiększenie wycen. Te pieniądze trafiły do jednostek. Kwestia, jak dyrektorzy jednostek podzielą te środki, jeżeli chodzi o wynagrodzenia, między innymi, tam zdaniem ministra Szumowskiego pieniądze na te podwyżki poszły. To nie jest tak, że ich nie ma. To tutaj muszę powiedzieć... Myślę, że problem polega na skłonieniu dyrektorów jednostek do tego, żeby jednak trochę lepiej policzyli. No to jeżeli to jest obszar, że tak powiem, dziedzina, która w jakikolwiek sposób podlega sejmikowi, to mogę tylko tyle powiedzieć, że obiecać, że spróbuję temu zagadnieniu przyjrzeć się nieco bliżej, bo dla mnie to jest pewne nowum, tak? Ja wiem, że pojawił się problem fizjoterapeutów, natomiast nowum to jest wiedza dotycząca środków, które zostały skierowane na podwyżki dla tego środowiska. To temu zagadnieniu muszę się przyjrzeć bliżej, bo w tym momencie nie posiadam jakiejś bliższej, szczegółowej wiedzy, żeby pani to objaśnić, i pani, i państwu. Trzymam pana za słowo. Myślę, że podobnie fizjoterapeuci, którzy nas teraz słuchają, i ich pacjenci. No tak, oczywiście. Bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę. Państwu również dziękuję za udział w naszym spotkaniu. Przypomnę tylko, że naszym gościem był radny województwa podlaskiego, pan Romuald Łączkowski. Dziękuję panu. Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu. Do usłyszenia i do zobaczenia.